Operacje liftingu twarzy można wykonywać w różnych rodzajach znieczulenia, począwszy od znieczulenia miejscowego, w którym bierze udział chirurg bez całego zespołu anestezjologicznego. Następnym sposobem jest znieczulenie miejscowe z monitoringiem anestezjologicznym. Kolejnym sposobem jest sedacja, która polega na podawaniu leków uspokajających, usypiających, ale jest to sen bardzo płytki, przyjemny dla pacjenta i oczywiście prowadzone jest przez cały okres operacji monitorowanie anestezjologiczne. No i wreszcie ostatnim sposobem znieczulenia jest to znieczulenie ogólne, czyli taka pełna narkoza, gdzie pacjentka śpi od początku do końca operacji. Oczywiście każdy z tych sposobów może być bezpieczny pod warunkiem, że kwalifikacja do operacji i do znieczulenia jest przeprowadzona we właściwy, staranny sposób z uwzględnieniem wyników badań laboratoryjnych, stanu zdrowia obecnego pacjentki i wyeliminowania możliwych potencjalnych zagrożeń.